Dzisiaj przedstawię wam rozgrywkę Wiktorię 3 z zacofanym szogunatem japońskim. Będę dążył do stworzenia potężnej i nowoczesnej Japonii i nie obejdzie się to do końca bez przeszkód. Pokażę też, co dokładnie robić, aby zdobyć rzadkie osiągnięcie Restauracja Meiji. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, wybrałem Japonię jako mój kraj powrotu do Wiktorii 3, bo jest ona bardzo zacofana i jej reformowanie wymaga dogłębnego zrozumienia systemu politycznego. Nasz kraj jest rządzony przez szoguna, który popiera szogunat, czyli no takich lokalnych władz ziemskich. Kolejną partią, która bardzo ciężko wpływa na rozwój tego kraju, to są samurajowie. Jest to grupa, która jest zwolennikiem szogunatu i zobaczcie, popierają monarchię, popierają pańszczyznę i autokrację, czyli mamy zacofane prawa, zwłaszcza prawo izolacjonizmu oraz pańszczyzny. A zamknięte granice powodują, że nie możemy zapraszać żadnych agitatorów do naszego kraju, żeby go szybciej reformować. Mam za sobą dwie kampanie już za Japonią i powiem wam tak, w jednej udało mi się reformować ten kraj w 30 lat, w drugiej w jakieś 60, więc tutaj sporo w tej kampanii będzie zależało od szczęścia. Bo Japonia jest bardzo ciężkim krajem do reformowania, a pomóc nam w tym może właściwa ideologia u przywódców frakcji, które rządzą w naszym kraju. No a ci dwaj mają złą ideologię, więc te partie nigdy nie poprą żadnych sensownych reform. Dlatego też warto na początku porestartować kilka razy, aż w waszym rządzie będzie zasiadał agresywny nacjonalista, bo pozwoli wam to zreformować armię do zawodowej oraz pójść bardzo szybko w kolonizację. A kolonizacja jest dla nas super ważna, bo w tym regionie występuje złoto i będzie dla nas stanowiło całkiem niezły income w przyszłości. No i poza tym spowoduje, że Rosja nie będzie miała dostępu na nasze wyspy, bo ona też może to bardzo szybko skolonizować. A jak kolonizuje, to jest po was. No ale Japonia, jako państwo, no to widzimy, że naszym obywatelom trochę się dobrze żyje, dwa razy lepiej niż mają minimalne oczekiwania. Nie jest źle. Jest ich też całkiem dużo, bo 31 milionów i to, co jest najważniejsze w Japonii, to że mamy tutaj wszystkie najważniejsze surowce, oprócz tak naprawdę ropy, ale ona nie jest nam jakoś potrzebna. Nawet jeżeli ją będziemy potrzebowali, to możemy polować na wieloryby, czy łowić wieloryby, nie wiem jak to się mówi, i wtedy też trochę tej ropy naftowej będziemy mieli. No ale na etapie ropy to już my będziemy raczej podbijać. Coś, może Stany podbijemy znowu, nie wiem. No ale, bez względnego gadania przejdźmy do naszych badań społecznych. I tutaj to najpierw sobie odpauzujmy, zobaczmy, niech przyleci jeden dzień i wtedy zobaczymy, jakie badania już zaczynają się u nas samodzielnie rozprzestrzeniać. No i mamy szczęście, bo giełda papierów wartościowych, która jest dla nas super ważna, dlatego jeszcze dodatkowo sobie wzmocnimy w badanie tej technologii. Giełda papierów wartościowych jest o tyle ważna, że daje nam szansę wylosowania cechy u tych osób, które tam będziemy mieli w rządzie, że będą popierały wolność. Handel pozwoli na to otworzyć rynki i skorzystać z gigantycznych przecen na niebie. Mnóstwo ciekawych produkcji w dobrych cenach, linki jak zwykle macie do nich w opisie. Więc to jest też bardzo ważne i za kilka lat będziemy właśnie używali opcji wygnaj dysydenta, żeby tutaj mieć szansę na wylosowanie kolejnego nastawienia. Z naszego rządu wywalamy samurajów, ewentualnie możemy też mieć tutaj buddystów, bo są bezideowcami. No i pierwsza rzecz, którą chcemy robić, to oczywiście brak działań kolonizacyjnych zmienić na kolonizację eksploatacyjną. Mamy 50% czas na przepchnięcie tego prawa, więc niech sobie to działa. Kolejna sprawa to poprawianie relacji z Wielką Brytanią oraz Qing. Może się nam to przydać później. Z Rosją raczej nie, bo raczej powinniśmy w ciągu 20-31 lat i tak stoczyć z nią wojnę. Przepraszam, wróćmy jeszcze do naszych partii rządowych, bo to jest też sprawa, o której zapomniałem. Chcemy jak najszybciej osłabiać samurajów, więc robimy tutaj piętnuj i chcemy promować inteligencję oraz, co ważniejsze, przemysłowców. Teraz przejdźmy do podatków konsumpcyjnych i tutaj opodatkujemy usługi. No zboża raczej nie warto na ten moment i kolejna sprawa, co nam daje dużo pieniędzy. O, napoje alkoholowe. Na początku będziemy też bardzo dużo budowali w dwóch prowincjach. Kansai oraz Tohoku. Dlatego w obu tych prowincjach dajemy edyk utrzymania dróg, bo to zwiększa wydajność budowy w obszarze administracyjnym. Tutaj i tutaj. Kolejna sprawa, że potrzebujemy też wsparcia przemysłu wydobywczego i to dajemy w tej prowincji, bo tutaj w Tohoku mamy bardzo dużo kopalń żelaza oraz mamy drwali. No co prawda 15, najwięcej mamy chyba w prowincji Chungoku, 20, no ale 15 też całkiem nieźle. Chcemy mocno polegać właśnie na przerobie, który jest zwiększony z efektu skali, czyli im więcej danego budynków macie danego typu zbudowanych, tym one są wydajniejsze. Na początku w Japonii będzie potrzeba naprawdę sporo drewna, żelaza oraz młotków, czyli narzędzi w sumie. I narzędziownie stawiamy jedną już na samym początku w Kansai. Jak tylko ją będziemy mieli, no to zwiększamy przerób tartaków na większość.
większy. A, tylko głupi jestem, bo zamiast narzędziowni na początek, to my chcemy też tutaj zbudować sektory produkcyjne. 5 sektorów produkcyjnych w tej prowincji i 5 sektorów produkcyjnych w tej prowincji. Raczej na więcej nas nie starczy na starcie, a nie chcemy też być na zbyt dużym minusie. No i w zasadzie wtedy możemy już wszystko odpauzować i zobaczymy, na czym stoimy. No na razie jest plus, GITES. A, i skoro będziemy przeprowadzali te prawa, tak jak to w tym momencie wygląda, możemy już się też zacząć powoli pozbywać naszych generałów, bo oni bardzo wzmacniają stany, z których się wywodzą. W tym momencie szogunat i drobnomieszczaństwo. Ci akurat mogą być, tutaj mamy agresywnego nacjonalistę, więc też może być. Tu mamy reformatora. Popiera prawo kobiet. Wygnaj go. Nie no, zbijam się. Więc gorszy będzie tradycjonalista i trzeba go wygnać. Gdzie to się to robiło? Zwolnij dowódcę. No i na 5 lat dostajemy mniejszą aprobatę tej grupy interesu, no ale to trudno. Jak widzicie, szogunat, mimo tego, że wywaliliśmy tamtych ludzi, tak czy siak mocno nas popiera na samym początku. I tutaj możecie zrobić taki jeden trik, jeżeli potrzebujecie zwierzchnictwa więcej. Zwiększacie na chwilę w tym momencie pieniążki, tak? I nie wiem, na przykład zakładacie kolejny podatek, bo potrzebujecie ich, plus 100 porcelana i zmniejszacie. I wtedy macie lekko na minusie. A jak widzicie, ta kara jest tak marginalna, że spokojnie możecie coś takiego robić. Próbuję też zrobić coś takiego, co mi się udało na jednym moim tym szybszym podejściu, że pozbywam się w tym momencie również wojska. To spowoduje, że będziemy na tyle słabi, że Wielka Brytania sama nas zaatakuje dość szybko i wtedy bardzo szybko pozbawimy się izolacjonizmu. Okej, mamy poparcie w rządzie, i nie chcemy zwiększać atrakcyjności samurajów, oj nie. Jedyna prowincja, w której nie chcecie kasować waszych koszar, to stolica, bo teraz rebeli ponoć tak działają, tak czytałem, że zawsze stolica jest we władaniu rządu, tak? Więc macie to wojsko, które jest tutaj, w stolicy, a całą resztę wojska tak naprawdę na początku możemy skasować, potem po prostu je odbudujemy za te 20 lat, jak będziemy chcieli toczyć nasze pierwsze wojny z Rosjanami. Co prawda zniesie to też rangę naszego kraju, ale to nie będzie duży problem. I tak nie jesteśmy uznawanym mocarstwem, więc dużo z tego nie korzystamy. No chyba, że się mylę, no to mnie poprawcie w komentarzach. No i z tego, co widzę, głównie na koszty budowy w naszym kraju na razie wpływa cena drewna, dlatego będę chciał w Tohoku wybudować jak najszybciej, jak największą liczbę drwali. No i mamy kolonizację i przystępujemy praktycznie od razu do niej. Te dwa regiony bardzo szybko nam się skolonizują. Przy czym tutaj już też możemy od razu wrzucić na początek, gdzie to się zrobiło tu, żeby był dostęp do tego miejsca, budujemy jeden port, nie więcej. Mamy już jedną narzędziownię, więc wchodzimy teraz w budynki i zmieniamy prawo produkcyjne drewien, czyli to jest wiejskie, na to, żeby używały właśnie narzędzi teraz. Będą więcej drewna nam dostarczały, teraz te budynki. Dzięki cena jego pójdzie w dół szybko, cena narzędzi pójdzie w górę. Jednocześnie patrzcie, jak się zwiększa tu zatrudnienie, pięknie. A póki jeszcze mamy początek na naszej kampanii, to możemy na przykład wyłączyć całkowicie produkcję mebli luksusowych i wtedy nie będziemy potrzebowali tego drewna luksusowego, dzięki czemu zwiększymy wycinkę zwykłego drewna. A jak tylko nam przestanie go brakować, to wtedy wrócimy do normalnych produkcji wszystkiego. I w zasadzie, kto nam się już wszystko zrobi, to będziemy mogli przejść do kopalni żelaza. I też w Tohoku będziemy wszystkie budowali. Bardzo ważne, udało mi się już znaleźć giełdę papierów wartościowych, więc jak tylko przejdzie armia zawodowa, no to wtedy będę robił coś z szogunatem, ale to zobaczycie. A co do dalszych naszych badań, to dalej teraz musimy jak najszybciej zrobić odpowiednie badania z dziedzinie produkcji. Najpierw te pierwszopoziomowe wszystkie, okej. Potem będziemy potrzebowali chyba silnika atmosferycznego, żeby móc zasilać, no i zacząć wydobywać węgiel sensownie. I na sam koniec weźmy narzędzia mechaniczne w takiej kolejności, a potem pewnie będzie kolej, bo dość szybko będziemy jej potrzebowali. Ewentualnie może się jeszcze zdarzyć, że będę tutaj dodawał nam empiryzm, ale to poczekamy, zobaczymy. No i mam teraz już wystarczającą liczbę tartaków, więc ponownie wracamy do produkcji lepszych mebli, jak i do wytwarzania tego lepszego drewna. W sumie to cały czas jestem na lekkim plusie, więc możemy dobudować... Ależ nie, będę zaraz miał metodę budowlaną, to nie. Jej, armia zawodowa, bardzo szybko. I teraz w nagrodę za przeprowadzenie tych wszystkich reform, no jakby to powiedzieć, musimy z naszego rządu wywalić szogunat, no i pana po prostu wygnać. Trzymacz kciuki, żeby za pierwszym razem i dostałem ponownie. Niestety agresywnego nacjonalisty, więc nic mi to nie dało. Może uda się za 4 lata. Ech, no niestety tutaj też nie mam szczęścia. Żaden wolnorynkowiec mi się nie pojawił. Royalista, teokrata oraz autokrata. Ale już coś widzę, że mamy inteligencję. Mogę mieć rząd i rząd mi się nawet nie załamie. I to może da mi możliwość zmiany z autokracji na przykład na prawo głosu właścicieli ziemskich albo zamożnych. Nie, spróbuję przepchnąć osób zamożnych. Co prawda na ten moment jeszcze mam arystokrację zamożniejszą, ale dość szybko będzie nam rosła zamożna grupa kapitalistów, zwłaszcza jeżeli wynajdziemy te technologie tutaj. Ja wiem, o czym totalnie
nie zapomniałem, o nie, w miejskich budynkach przecież możemy ustanowić administrację świecką, która dodatkowo osłabi duchowieństwo, ale wzmocni nam klasę społeczną inteligencji. Możemy też prowadzić narzędziownie, narzędzia do zbiorów, tak? I to spowoduje, że będzie mniej osób zatrudnionych na polach ryżu, tak? Dzięki temu znowu osłabimy, no, arystokrację. Dobra, pierwsza kopalnia za nami, więc zmieńmy metodę produkcji w naszej narzędziowni na to, żeby tutaj było również żelazo. Pobawimy się też w kolonizację Afryki jako Japonia. Tutaj pójdziemy. O, w ten sposób, dziękuję. Bo czemuż by nie? Tutaj są zawsze dodatkowe surowce, które mogą nam się przydać. No i okej, to jest ten moment, w którym zobaczymy, czy będę na dużym minusie, czy na dużym plusie. Zaraz to zobaczymy. Zmieniamy metodę produkcji. Jak widzicie, dużo żelaza będziemy potrzebowali. Pada nam zapotrzebowanie drewna. No i pojawiają się narzędzia. Bum! No jesteśmy na minusie, spoko. Jeżeli tutaj wyczerpiecie całą waszą rezerwę złota, to na ten moment lepiej zwiększyć podatki, niż wejść w zadłużenie. Bo to jest taka z rzeczy, których się ostatnio dowiedziałem, że odsetki dla krajów, które nie są uznawanymi potęgami, są dwa razy większe niż dla tej pierwszej trójki. Więc warto być uznawaną potęgą dopiero, kiedy się zaczynacie zadłużać. I głównie na ceny naszych materiałów produkcyjnych, zobaczcie, wpływa żelazo. Więc musimy doprowadzić do tego, żeby było go po prostu więcej. Więc musimy budować więcej kopalń, ale musimy też pamiętać, ile tutaj mamy infrastruktury. Na ten moment jeszcze nie mamy kopalni. Boże, kopalni. Kopalni tu my mamy. Nie mamy kolei. Ale gdybyśmy chcieli zwiększyć infrastrukturę, no to na początek całkiem niezłym rozwiązaniem jest port. No i super, teraz zaczęły nam się zmieniać już typy własności, zobaczcie, na własność prywatną, co powoduje, że mamy więcej kapitalistów w naszym kraju. No i teraz im więcej będą te fabryki zarabiały, tym będą bogaci, no i możliwe, że za chwilę uda im się przejąć właśnie prawo osób zamożnych do głosowania, więc będzie ciekawie. I w zasadzie muszę teraz wszędzie dążyć do tego, żeby była wszędzie własność prywatna, czyli muszę podbić się gildii kupieckich, gdzie mamy sklepikarzy, żeby byli tutaj kapitaliści. A to oczywiście wynika z odpowiednich technologii tutaj. W sumie to błąd popełniłem, bo zanim powinniśmy pójść tam z kolonizacją w Afryce, to ja powinienem się skupić jednak na stoczeniu wojny z Wielką Brytanią na przykład. Udałoby się przeprowadzić zmianę prawa do głosowania, super, dobra, i na razie ustabilizujmy sytuację w naszym kraju, ha, ha, ha. Ale patrzcie, już możemy całkiem niezłe partie tworzyć tak naprawdę. No dobra, pierwsze wybory i z tego co widać, możemy wprowadzić mieszczan do rządu i mieć bardzo dużą legitymację cały czas, więc to zróbmy. Tym bardziej, że mieszczanie mogą nam pozwolić na zrobienie kontroli migracji, co jest super dla nas ważne, bo będziemy mogli zacząć wprowadzać agitatorów do naszego kraju. To prawda 5% szansa, no ale zawsze szansa. Dobra, mamy rok 43 i jak widzicie, mam grę dyplomatyczną z Wielką Brytanią. Naszym powodem jest tutaj tak naprawdę wyzwolenie Nowej Południowej Walii. I oczywiście nie mam zamiaru tego robić, tylko to, co jest tutaj najważniejsze, to zobaczcie, Wielka Brytania, nie wiem czemu, ale tylko ten kraj. Próbowałem to robić z Francją, chcę reparacje wojenne, próbowałem z Ameryką, chcę reparacje wojenne, z Rosją, bo ona chce mnie podbić w ogóle, ale Wielka Brytania główne żądanie ma: otwórz rynek naszego państwa, co też w tym momencie robimy. Znaczy w sensie zaraz zrobimy, tylko musimy poczekać, żeby nam przeszło do fazy eskalacji, do fazy tych celów. Będziemy mogli wtedy ustąpić, no i otworzymy nasz rynek. O nie, boję się Wielkiej Brytanii. Ups, tak. I teraz, proszę państwa, ustanowiliśmy prawo, wolny handel w naszym kraju. Właśnie zniszczyliśmy izolacjonizm. To, co jest teraz super ważne, to żebyśmy importowali wszystkie te takie surowce, jak właśnie tkaniny, jak mięso, jak owoce, jak herbata, opium do naszego kraju. No, opium to lepiej nie, ale herbatę w sumie mamy. Wszystko to, żeby obniżyć takie ceny produktów, które są wytwarzane na farmach wiejskich, które są tutaj wytwarzane. Dlaczego tak? Już wam mówię, bo po pierwsze właścicielami farm są głównie arystokraci, a my nie chcemy mieć dużo arystokratów u nas, więc najlepiej byłoby w ogóle wykasować te wszystkie farmy, no ale niestety kolejka produkcji tej automatycznej, która się tutaj dzieje, ona sobie wybiera po prostu najdroższe produkty i zazwyczaj je buduje. No, w tym momencie co prawda, jakby tak patrzeć, no to powinna mi budować fabryki, powinna, no tak, głównie fabryki, ale też zobaczcie, mięso jest u nas bardzo drogie, dlatego trzeba je skądś importować i tak się składa, że z Francji, z Wielkiej Brytanii możemy importować, z Rosji, wszędzie tam, gdzie się to nam opłaca, żeby obniżyć ceny mięsa w naszym kraju. Będzie nas to kosztowało dużo biurokracji, więc uważajcie na to. I w sumie możemy też już znieść podatki,
bo już tą zwierzchnictwo przekraczamy bardzo. 1% to nie jest dużo, ale cała reszta trzeba bardzo uważać, żebyśmy nie mieli zbyt dużo radykałów, zwłaszcza gdy mamy tak mało lojalistów. Koniec izolacji Japonii. I to jest wydarzenie, które się pojawia właśnie po tym, jak zostaje nas wymuszone otwarcie rynku. Nasze państwo, szogunat japoński, zostaje zmuszony do otwarcia się na świat i stawienia czoła wpływom gospodarczym innych państw. Podważony tym samym władzę klanu, na którego czele stoi Tokugawa i grupa interesu o nazwie szogunat. I tak, właśnie w tym momencie szogunat, właściciele ziemscy, zobaczcie, na 20 lat siła polityczna spada o 75%. To bardzo dużo. No i w sumie popularność tej partii spada tak, że praktycznie przestają mieć poparcie w społeczeństwie. I zobaczcie, że to praktycznie spowodowało, że wzrost nam chyba... A nie, tu mamy poparcie. Myślałem, że nam wzrosło poparcie. Nieważne. Dobra, w momencie, kiedy mamy podniesione podatki i wciąż jesteśmy na minusie, nie chcemy spać w spirale zadłużenia, to zmniejszmy tutaj nasze budowy, no po prostu je kasując, to jest najlepszy sposób, żeby nie być na minusie, żeby być na bardzo lekkim plusie, no bo niestety już tutaj raczej nie zejdę z kosztów towarów budowlanych, bo żelazo i tak jest bardzo tanie. O, super, uznawanie przemysłowców, mi na tym zależy i to bardzo. Dobra, przydałoby się też zrobić wpis w dzienniku, żeby do założenia uniwersytetu, to nam powinno wtedy dać bonusy do empiryzmu, jeżeli dobrze pamiętam, czyli musimy rozbudować i uniwersytet do drugiego poziomu. Mamy silniki parowe, więc czas rozbudować nasze kopalnie węgla. No i mamy kontrolę migracji. To i tak nic nam nie daje. Ups, zapomniałem. Bo mamy supremację narodową, więc dyskryminujemy wszystkich innych oprócz Japończyków. No i mamy, w empiryzm możemy zainwestować. Ale jak to planowanie zamachu stanu? O co tu chodzi? Ej, tego nie miałem jeszcze chyba nigdy, naprawdę. Pierwszy raz to widzę. Próba przeprowadzenia zamachu stanu zakończyła się fiaskiem. Demokracja ocalona, proszę państwa. Spisek, którego celem była japońska demokracja, straciła cały pęd wśród przedstawicieli grupy interesu o nazwie Szogunat Japoński. Znaczy Szogunat. No to mnie to bardzo cieszy. Tutaj mały komentarz już w montażu, bo coś chyba mi się nie nagrało, jakieś 15-20 minut rozgrywki, podczas której miałem szereg eventów, które albo osłabiały mi szogunat i przyspieszały postęp zamachu, albo wzmacniały samurajów, właśnie opóźniając zamach. Nie możemy po prostu dopuścić, by samurajowie dołączyli do tego zamachu. Jakoś tak udało mi się ich osłabić, że po prostu zamach nagle się skończył. U was było inaczej? Jeśli tak, napiszcie mi, co się wtedy wam wydarzyło. Jej, wreszcie złoto na Hokkaido. Ej, i tym razem mi się poszczęściło, mam aż 6. Zazwyczaj miałem tutaj 2-3. Oj, muszę przyznać, że tutaj mam fajną okazję do zwiększenia estymy, czyli poparcia opozycji. I w sumie na tym mi zależy. Właśnie trwają kolejne wybory. Zobaczymy, czy opozycja wygra tym razem. Tak, ma przewagę lekką. Oh my god, ale nadal nie mogę zreformować tego rządu. Nie, nie możemy do tego dopuścić, bo zobaczcie, jaka będzie zmiana radykałów. Plus 50%, nie. Więc niestety, rząd wciąż musi być taki. No, proszę państwa, rewolucja. I w sumie poniekąd chciałem, żeby do niej doszło. Na razie jest dość mała i w tej rewolucji bierze udział tylko i wyłącznie szogunat. Jeżeli się uda i wygramy tą rewolucję, to po prostu obalimy szoguna, już nie będzie w naszym rządzie, no i będziemy mogli mieć bardziej stabilne rząd za jakiś czas. No w tym momencie ten rząd musi tak wyglądać, tylko że jeżeli to zrobię... Czekajcie, resetuj. Bo nie mogę pozwolić, żeby niezadowolenie samurajów przekroczyło minus 10. Wtedy dołączą do rewolucji i będzie nie... I w sumie rozpoczęło to wreszcie wydarzenie restauracji Meiji. A w sumie poparcie wojskowych możemy uzyskać dzięki temu. Okej, teraz możemy uzyskać w wydarzeniu poparcie samurajów i raczej to chcemy. Dobra, schwytajmy przywódców, żeby jeszcze osłabić szogunat. I tuż przed wybuchem rewolucji udało mi się mieć piechotę liniową, więc tyle dobrego w tym wszystkim. Tylko musimy teraz rozpocząć import, co jest super ważne, uzbrojenia, bo jeszcze go w sumie nie mam. Nieważne, ile za to zapłacę, ja chcę po prostu wszystko. No i doszło do wojny, okej. No na razie weźmy tutaj front, złapmy. Możliwe, że też połapiemy w tym momencie wojsko poborowe, bo trochę go mamy, więc weźmy go od razu. Dobra, i wyznaczmy cel strategiczny. Chyba tutaj mają rewolucjoniści stolicę, tak mi się wydaje. Więc dajmy tutaj rozkaz ataku naszym wojskom. I przydałby się jeszcze trzeci generał. Teokracja, royalista. No ale niestety, royalistów raczej nie chcę zatrudniać do mojej armii. Więc no niestety najwyżej stracimy na chwilę tą wyspę. No i w zasadzie wojna wybuchnie. Mamy przeważającą siłę. 15 do 52, 54. Więc raczej powinniśmy wygrać tą wojnę domową. Co pozwoli nam obalić samurajów w naszym kraju. Tylko teraz tak. Przełączyłem się na obronę, ale tutaj możemy spokojnie raczej atakować w każdym wypadku. Nie zlecimy od razu, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć, bo jednak mnie kosztuje ona dość mocno gospodarczo. Jesteśmy sporo na minusie. I Francja zaprasza mnie do Unii Celnej.
czy ja to chcę? Chyba nie. Jakim ja jestem idiotą? Pomyliłem to z protektoratem. Ale umowę handlową już jak najbardziej. Chociaż nie wiem po co, bo mam wolny rynek, więc... No i w zasadzie wojna wygrana. Większość terytoriów przejętych, więc to już jest po ptokach. I udało się! Ukończyliśmy restaurację Majej i teraz Komajej mamy. Cesarz powraca do władzy, a proces modernizacji rozpoczyna się. Mamy wiele do zrobienia. No i okej, musimy wykonać kilka misji dodatkowych. No ale proszę państwa, już nie mamy szogunatu. Mamy Japonię. W sumie udało mi się to średnio. 4 lata gorzej niż w najlepszym moim podejściu. W 1850 mi się udało w najlepszym. A jakieś 16 lat lepiej niż w moim najgorszym. Więc jest całkiem ok. I dobra, reformujemy nasz rząd. Mimo iż tak naprawdę w tym momencie... Nie, mogę w tym momencie bez kary? Okej, róbmy to. Co prawda samurajowie są teraz niezadowoleni, ale są na tyle słabi po upadku szogunatu, że nie musimy się tym przejmować. Zobaczcie, szogunat stracił całą władzę w naszym kraju. Ej, a nasz cesarz popiera szogunat i jest Nie. Ale następca, przemysłowiec i pacyfista. Szogunat to grupa interesu, która nie sprawuje już władzy. Polityczny prym jako monarcha wiedzie teraz cesarz Komei. To doniosłe wydarzenie oznacza, że nasze państwo Japonia po wielu wiekach wyzwala się pod wpływu szogunatu, kraczając w nową epokę nowoczesności i ref. Ja tam myślę, że potęga przemysłu zapewni nam przetrwanie. I teraz dostajemy kolejne, zobaczcie, wpisy. Restauracja Meiji, dokonaj uprzemysłowienia Japonii. Restauracja Meiji, zakończ kult samurajów. Restauracja Meiji, zakończ Sakoku. I wszystkie trzy sobie oczywiście przypinam, żeby o tym nie zapomnieć, co tutaj trzeba robić. Nie wiem czemu, ale jak ja tego tutaj nie widzę, to po prostu zapominam, że mam takie wpisy w dzienniku i muszę coś robić. I teraz tak, musimy zrobić poziom 5 naszego centrum miejskiego w 70% naszej prowincji. Centrum miejskie to jest taki automatyczny budynek, który się tworzy w każdym miejscu, gdzie mamy odpowiednią liczbę przemysłu i tak dalej, więc powinniśmy się teraz skupić na nierozbudowie miejsc, gdzie mamy te 13 i tak dalej, tylko po prostu na takich miejscach, gdzie nam no, dużo tego nie brakuje, a brakuje nam praktycznie wszędzie. I to polega na tym, że musimy tutaj dostawać punkty urbanizacji. Najwięcej tych punktów urbanizacji dostajemy oczywiście za fabryki. No myślę, że nasze państwo w dalszym rozwoju musi zapomnieć właśnie o Azji, która jest przecież zacofana w tym wypadku i skupić się na mocarstwach zachodu. Okej, niedługo też osłabimy samurajów. W sumie to niedużo mi brakuje. To może wynajdziemy ten napoleońskie techniki wojskowe. Szybciej. 96% szans na ustanowienie tego prawa i cały czas nie mogę przepchnąć. No co jest? A, ja jeszcze teraz zobaczyłem w tą industrializację Japonii. My do wszędzie potrzebujemy kolej, co robię teraz w głupi sposób, bo wystarczy, że wejdę w przemysł. Nie przemysł. W obiekty handlowe i tutaj mamy kolej. No i możemy sobie po prostu zobaczyć, gdzie mamy ten budynek, a gdzie nie mamy na poziomie graficznym. I w każdej innej prowincji sobie budujemy. Po prostu po jednym. Gdzie ty jesteś? O, tu by się nawet więcej tego przydało. Ale tutaj nie potrzebujemy. Halo. W tych moich koloniach nie potrzebujemy. Chyba. Adepci Ostrza. Specjalne przywileje samurajów stają się przeszłością. Należałoby się zastanowić nad prawem tej klasy obywateli do noszenia mieczy będących symbolem jej statusu. Tutaj niekoniecznie chciałbym im zwiększać siłę polityczną. To się zawsze źle kończy, ale znowu radykalizm i to jeszcze wojskowi oficerowie. A, to na szczęście nie jest duża grupa. Znieśmy to prawo. Co złego może się stać? Dobra, wreszcie pozbyłem się też pańszczyzny. Mamy teraz gospodarstwa rolne i wprowadzam następnie tradycjonalizm. Znaczy, znoszę tradycjonalizm, wprowadzam interwencjonizm. I wpadłem w spiralę zadłużenia, o której mówiłem. No niestety musiałem wstrzymać teraz budowę, co jest słabe, okej, muszę przyznać, jest słabe, no ale trudno. Dawno nie grałem w tą grę, weźcie to pod uwagę. No ale muszę się pozbyć tych odsetek, muszę. I w sumie możemy już robić zakończenie kultu samurajów. Wystarczy, że z rządu ich wywalę. Co niekoniecznie jest złe, ale zobaczymy, co się stanie. Upadek samurajów. Nasze państwo Japonia zdołało zreformować swoje siły zbrojne i skończyć z przestarzałym systemem feudalnym. Wygląda to, że w unowocześniającym się społeczeństwie nie ma już miejsca dla takiej klasy wojowników jak samurajowie. No bardzo mi przykro. I myślę, że mogę mieć zmniejszone tempo badania technologiami wojskowymi przez 5 lat. To nie jest jakaś duża kara. No i jak tylko przeprowadzimy prawo kolejne, na którym właśnie teraz pracujemy, no to pozbędziemy się tradycjonalizmu. Ej, zobaczcie, jak są teraz lojalni samurajowie. Byli na minus 5, upatrzyłem przed i teraz są na plus 16. Ej, to w sumie mogę nawet wygnać tego pana i zrobić mu jakiegoś takiego bardziej, wiecie, na zmiany otwarte. No a nasze prawo interwencjonalizmu rośnie. Nastawienie Francuzów wobec nas się zmieniło na agresywne, a są też pokojowi, więc coś tutaj mi nie gra. Wreszcie interwencjonizm nam wszedł i wykonaliśmy kolejny wpis w naszym dzienniku. Halo, nie ma nic do czytania fajnego? O, widzę, że we Francji wszystko po staremu. Ha, Brytyjczycy chcą mnie do Unii Celnej, ale raczej to odrzucę.
Chociaż nie ukrywam, że to gospodarczo mógłby nas szybko rozbudować, ale to Japonia pod butem Brytyjczyków? Nie! No i przekroczyliśmy 100 wybudowania. Wydaje mi się, że to takie o 10 lat za późno, no ale trudno. Jakoś bardziej skupiłem się na tych działaniach politycznych, a mniej na rozbudowie gospodarczej mojego kraju. No ale urbanizacja postępuje, już 55% mamy spełnionych, początkowo mieliśmy chyba 10%. No i dalej polecimy, jak tylko nadrobię trochę kopalni węgla, bo mi bardzo go brakuje obecnie u mnie na rynku, a nie mam też go skąd importować. Oh my god, ale przegapiłem tutaj ręczną zmianę na własność prywatną wszędzie, żeby było więcej kapitalistów. Okej, muszę wynaleźć parowce jak najszybciej. No, pula inwestycyjna do budowy całkiem. Jeszcze więcej złota mi się na Hokkaido trafiło, wow. Niech wieść niesie. Aż nie wiem co lepsze. Dobra, kopać. Dobra, zostało mi tylko Seikoku do rozbudowania centr miejskich i tutaj pójdziemy w produkcję żywności. Dobra, będziemy teraz też wprowadzali biurokratów mianowanych, bo zobaczcie, oni zwiększają kompetencję podatkową, a to mamy bardzo niską. Podatki niepobrane, minus 85 tysięcy, a potrzebuję tych pieniędzy. Odnowa Japonii, zreformowana armia, otwarte i uznane państwo, nowe społeczeństwo. Nasz kraj Japonia dorównuje innym światowym mocarstwom i być może zacznie realizować własne ambicje imperialne. No to teraz tak. Kolej to klucz naszego przyszłego sukcesu. Potrzebujemy potężnych przyjaciół, ponieważ nie możemy narobić sobie potężnych wrogów. Czy może jednak japońska władza cesarska będzie rosła w siłę? No i ja wiem, w co pójdę. I przeszła ta kompetencja podatkowa i wreszcie jestem na plusie. Wow! A nie, to dlatego, że przestałem budować. O nie. I potrzebuję więcej biurokracji. A jeżeli chcesz zobaczyć potężną Francję, która dominuje całą Europę, polecam ci ten odcinek z Europy Universalis 4.